Dzień dobry, Jerzy Strzyż, Infotemat. Szanowni Państwo, wracamy po krótkiej wakacyjnej przerwie. Mamy specjalnego gościa, który jutro ma urodziny. Powiedział mi to przed chwilą. Jerzy Żyła, 44 lata jutro będzie rozpoczynał. Radny Rady Miejskiej dwóch kadencji, obecnie radny Rady Powiatu Sandomierskiego, przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu, no jak żeby inaczej. Nauczyciel od dosyć dawna, nauczyciel szkoły podstawowej numer 1 i ostatnio też zespołu szkół ekonomicznych. Dzień dobry panie nauczycielu, panie profesorze, panie radny. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Jerzy, Jurki to fajne chłopaki, nie? Bardzo. Tak mówię, proszę państwa, no, rzadko w studiu mam imiennika, dlatego tak podkreśliłem. Panie Jerzy, bardziej się pan czuje nauczycielem czy samorządowcem? Znaczy no, nauczycielem to i z zamiłowania, i z wykształcenia. Samorządowcem no, spróbowałem swoich sił. Zaufali mi mieszkańcy i no, łączę no, te dwie funkcje. Ponad 3 razy panu zaufali. No. I to ostatnio to ponad 900 osób panu zaufało. Panie redaktorze, bardzo miłe zaskoczenie dla mnie. No. I no, cieszę się, że ta moja praca w samorządzie jest dostrzegana. Musiał pan zapracować. Nie bądź pan taki skromny, panie profesorze. Ludzie pamiętają, ludzie wybierają, ludzie myślą. Tak mi się wydaje. Panie profesorze, proszę mi powiedzieć, wygrał pan konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. No po co to panu? Był pan nauczycielem, 2 miesiące wakacji, ferie. Świetna sprawa, tu trzeba chodzić codziennie do pracy. No, no bardzo dobre pytanie, bo ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię swoją pracę, pracę z dziećmi, pracę z młodzieżą, na każdym etapie nauczania czy szkolenia, które prowadzę. No, był konkurs na dyrektora MOSIR-u, no, nie jest mi MOSIR jakoś obcy, bo zawsze współpracowałem i to nawet można powiedzieć, że byłem też jednym z pierwszych pracowników pływalni naszej Kryty, kiedy była otwierana i pracowałem tam jako ratownik wodny. Znam tych pracowników, znam te osoby, mam jakiś pomysł też na ten MOSIR po części, no, może żal troszeczkę też odchodzić ze szkoły, bo mimo wszystko no, z moją szkołą macierzystą, czyli z jedynką, to byłem jej uczniem, później okres studiów, nauki, no i wróciłem jako nauczyciel i od 2003 roku no, nieustannie pracowałem w tej szkole, także, ale tutaj działalność w MOSIR-ze to nowe wezwanie. Za chwilę wrócimy do tego. Myślałem, że pan powie, że nie, to nieprawda, że to mity o tych nauczycielach, że mają tyle czasu wolnego, a my pracujemy praktycznie cały rok za słabe pieniądze, czyli pieniądze pana pociągnęły? Że niby pieniądze do MOSIR-u? No tak. Panie redaktorze, absolutnie. Godziwa pensja chyba będzie. No. Trochę lepsza jak nauczycielska. Niewiele. Niewiele. Właśnie to tak, co pan redaktor powiedział, akurat w moim przypadku, to praca w szkole, no to nie tylko też praca w szkole, ale ja zajmuję się również innymi rzeczami. To trzeba lubić, nie? O, trzeba lubić młodość. No, tak znajomi mówią, że taki pracoholik ze mnie troszeczkę i nie mam czasu na odpoczynek, ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że moja praca dotychczasowa i myślę, że kolejne wyzwania, jakie będę miał, to jest coś, co robię, coś, co lubię i no i z tego, co pan redaktor powiedział, no też są z tego korzyści, bo z czegoś trzeba żyć, no, prawda? Dlatego moja praca stwarza mi przyjemność jak najbardziej i robię to, co lubię i jeszcze mi za to płacą. O, kurczę, pan jest szczęściarzem, krótko mówiąc. Od 1 września, tak? Tak, od 1 września. Ale odpoczywał pan coś już w te wakacje? A, troszeczkę. Bo to ostatnie, panu mówię, takie długie. No tak, ale już tam jakieś wyjazdy były z rodziną, coś jeszcze mamy zaplanowane. To gdzie zresztą pan był, proszę powiedzieć,
Za granicą? Nie, za granicą nie byłem. Tutaj po naszym kraju jeździliśmy i góry. Teraz ostatnio wróciliśmy z Energylandii. Także to aktywnie. Bardziej tak podjęcie. Aktywnie, aktywnie. A ta druga, ten drugi wyjazd, gdzie pan planuje? Jeśli można wiedzieć. Znaczy, to na razie są plany. Aha. Czy to będą jeszcze jakiś wyjazd będzie zagraniczny, czy może gdzieś w kraju, to się wszystko to okaże. Kto zdecyduje? Gospodarz, no nie, no wspólnie, rodzina, rodzina. Co tak, dopuszcza pan ludzi do głosu? Wszystko dla rodziny. Dziwne, no. No jestem, to ja pana odbieram no, jako takiego człowieka, który jest stanowczym. I ja tu rządzę, ja tu spodnie noszę. Dobrze. Panie Jerzy, ja tutaj zawsze dla swoich gości mam jakiś taki fragment i spróbuję... Coś dla pana też przygotowałem, znaleźć. Sumienność, staranność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność. To fragment dokumentu, z którym się pan spotkał niedawno. Jaki to fragment? Jakiego dokumentu? No właśnie to między innymi były wymagania... jakie były warunki, warunki przystąpienia. Jakie kandydat tak musiał spełnić na dyrektora miejskiego? Na dyrektora miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, wszystko się brawo. Zgadza. Nie spodziewałem się, myślałem, że pana tym zaskoczy. No to zacznijmy. Jest pan sumienny? No raczej tak, jak już się czegoś podejmuję, to staram się to wykonać najlepiej jak potrafię. Staranność? Różnie z tym bywa u mężczyzn. Nie, tak, no ale no ja mówię, jak się czegoś podejmuję, staram się to wykonać najlepiej jak potrafię i... Jasne. Umiejętność pracy w zespole, panie Jerzy. Nie mam z tym żadnego problemu, także... Lubi pan rządzić po prostu, nie? Się, może jak rządzić, lubię współpracować, o. Mhm, lubię, kiedy ktoś mnie słucha i jestem też osobą, która wysłucha. Samodzielnie myśli i działa, to tutaj akurat nie mam wątpliwości żadnych. Dyspozycyjność? No jestem różnie, dyspozycyjny. Tak? Różnie. A się no wiadomo, różnie. Że chciałbym jak najwięcej czasu spędzać z rodziną. Ale jestem dyspozycyjny. Potrafię to wszystko połączyć. No zresztą widać to po mojej pracy i w szkole, w samorządzie. Wypełnił pan tutaj te cechy kandydata na dyrektora. Powiedział pan, że Mosier nie jest panu obcy, tak? No nie jest obcy. 8 praktycznie rzecz biorąc obiektów. Pod panem, tak to powiem, brzydko określę, obiektów, o których chciałbym przez chwilę porozmawiać z panem, chciałbym się zatrzymać. Tak patrzyłem na stronę internetową, to kryta pływalnia, ale to na razie... Znaczy, kryta zboku, pływalnia, nie? No kryta pływalnia to akurat ja tam... Tak spędziłem jak trochę życia, nie? Trochę życia spędziłem, troszeczkę się tam wymoczyłem w tej wodzie. Kilka pokoleń dzieci... Nauczyłem pływać, tak, bo ja byłem instruktorem, który był instruktorem nauki pływania tego początkowego, prawda? Czyli zawsze z dziećmi w wodzie. No i później tam już koledzy, trenerzy przejmowali, ale bardzo miła praca, bardzo miło wspominam. Bo to chyba potrzebna ta edukacja tych dzieci, jeśli chodzi o pływanie. Mało nas umie pływać. Nadal chyba. Ja uważam, że właśnie pływanie to powinno być nawet jedno z takich dyscyplin, gdzie... Obowiązkowe w szkole. Obowiązkowe, tak. Przynajmniej ta podstawowa nauka pływania, bo na rowerze w każdym wieku się możemy nauczyć, a pływać... Im starszy, tym chyba trudniej. Chociaż w różnym wieku miałem uczniów, także... Bo ja nie powiedziałem. I seniorów również. Ja nie powiedziałem, szanowni państwo, bo pan jeszcze jest instruktorem. Jeśli chodzi o pływanie, na różnych sprzętach również, na motorówkach, na łodziach. Ja przeczytałem to chyba 7 tych specjalności u pana naliczyłem. Panie redaktorze, znaczy tak, to, że na tą chwilę posiadam 7 tytułów instruktora w różnych dyscyplinach sportu, to nie jest tak, że się to zrobiło w rok. Nie, to czy uprawnienia instruktora, czy ratownictwa, czy pływania, czy w ogóle każdy stopień instruktorski, to nie jest tak, że się pójdzie na kurs i się zda.
No dobrze, zaczęliśmy od pływalni, która jest zamknięta. Szkoda, bo Sandomierz powinien mieć taki obiekt, no ale miejmy nadzieję, że ten rok chyba zostało jeszcze tak do jest, tego tak. I będzie w pełnej klasie nowoczesna pływalnia i młodzież będzie z niej korzystała, tak panie dyrektorze, już no teraz tak. powiem? A, będę się starał, będę tutaj rozmawiał, że może się uda nam pozyskać jakieś fundusze zewnętrzne, żeby nawet i młodzież sandomierskich szkół, czy nawet dzieci w określonym wieku, powiedzmy klasy 1-3, przychodziły i roku i szkolnego. Nawet, i być i może nawet, żeby odciążyć troszeczkę rodziców, także jeżeli się uda, no mam takie plany, że może się uda pozyskać takie pieniądze. Nie, tak robią w miastach, gdzie jest pływalnia, że ta edukacja młodzieży jest obowiązkowa, normalnie. No marzyłoby mi się to w Sandomierzu, no, zobaczymy. Nie, no myślę, że pan jest człowiekiem czynu i będzie. Zostawmy pływalnię, przejdźmy do drugiego obiektu. Hala widowiskowo-sportowa, panie Jerzy. Jak ją pan ocenia? Znaczy tutaj to, jeżeli chodzi o halę, no tutaj przede wszystkim no, do godziny 15 jest wykorzystywana przez szkołę, prawda? No mamy na hali, trenują tutaj nasi... Ma pan jakieś propozycje zmian, czy pan zostawia to, bo to dobrze funkcjonuje? Znaczy, hala dobrze funkcjonuje. Myślę, że znaczy ogólnie takim, to nie tylko o halę chodzi, ale no jak już rozpocznę swoją pracę w Mosirze, to chciałbym właśnie zrobić taki przegląd wszystkich obiektów, no bo zawsze byłem, no, tylko współpracowałem. Musiał pan no, wiedzieć, przystępując do konkursu. No to jak najbardziej, ale jeszcze taki dogłębny przegląd obiektów, no rozmowa z pracownikami, jakie mamy zasoby ludzkie i, no, i realizację ewentualnie moich pomysłów, bo chciałbym, żeby Mosir był organizatorem może większej ilości imprez sportowych, spędzania wolnego czasu, oderwania dzieci od telefonu. Przechodzimy do planów, do tego, co pan chce zmienić. A ja bym jeszcze zatrzymał się przy obiektach, zanim przejdziemy dobrze, do pomysłu. Dobrze, dobrze? Proszę, no teraz pana wsadzam na minę. No. Naprawdę, no wie pan, o czym chcę pytać, o co chcę pytać. O stadion. No, no, trafił pan. Także no, panie redaktorze, no... Chyba, chyba trochę tak słabo, jeśli chodzi o stadion, no, o bazę. O, panie nie redaktorze, wie pan, co powiedzieć. Trzeba powiedzieć, ja się tak... mam swoje zdanie na temat stadionu, no, bo słuchamy. Myślę, że jest to obiekt, no co tu dużo mówić, obiekt, który ma niespełna 15 lat. I już jako samorządowiec wiele rzeczy się dowiadywałem, bo też uczestniczyłem w tym jako radny Rady Miasta. To, że się stadion przecieka, zawala budynek, zapadła się ściana, niedostępna jest szatnia i jest to na pewno problem. Mówiąc klasykiem, stadion w ruinie, proszę pana. Stadion w ruinie. Na pewno... Ma pan pomysł? No bo tak. Miały być pieniądze, tak? Pan jako radny dwóch kadencji doskonale wie, tak? Że nie poszło na drogi, miały być na stadion. Może za dużo, panie redaktorze, powiem, ale myślę, że tutaj działania pana burmistrza Niedźwiedzia, który planuje boisko treningowe, ja myślę, że tutaj trzeba pomyśleć, na pewno ten obiekt, który dzisiaj mamy, stadion, trzeba go utrzymać w jak najlepszej formie, żeby nasza młodzież czy klub sportowy, który tam funkcjonuje, Wisła, mieli gdzie rozgrywać mecze i mieli gdzie trenować. Ale myślę, że tutaj trzeba szerzej popatrzeć i pomyśleć o nowym obiekcie sportowym z prawdziwego zdarzenia. Chce pan wybudować stadion w Sandomierzu? No, to są olbrzymie koszty. Ja jako Mosir nie zrobię tego bez pomocy samorządu. Nie ma pan działki. Miasto chyba też nie ma takiej działki, gdzie można byłoby, chyba że, ja nie wiem, macie znaczy, ma jakąś lokalizację są, na panie redaktorze, no jeżeli się chce, to się zrobi i działka się znajdzie. Mamy tutaj, tak jak pan burmistrz rozmawiał, tam prowadzone rozmowy z panią dyrektor szkoły tej rolniczej, no, z ministrem. Tam nie będzie stadionu. Bądźmy szczerzy, tam to może być boisko treningowe, ale stricte stadionu nie będzie. A co z tym tu no, obiektem? Panie redaktorze, poseły, co? Rozebrać? Panie redaktorze, wybudować. A to ja tak może z drugiej strony, no bo tak, jak przeliczyłem, to stadion, sama budowa kosztowała 20 kilka milionów, plus obsługa długu, który spłacamy do dnia dzisiejszego, to jest ponad 30 milionów złotych i pomysł dzisiaj zainwestowania w stadion 12 milionów złotych, to no, sam
pan redaktor widzi i szanowni państwo, co nam to zmieni? Klub Wisła przychodzi, że nie mają gdzie trenować, nie ma boiska treningowego. Nie mają. Jedynie co tam właśnie Mosir poprzez pielęgnację tej trawy, no to mają gdzie rozgrywać mecze. Stają na głowie, oczywiście. I to jest ciężka praca tych pracowników Mosiru, gdzie stają na głowie, żeby to boisko utrzymać. I teraz, żebyśmy wrzucili niesamowite jakiekolwiek pieniądze, to tak, nie zwiększy nam to płyty boiskowej, nie doda nam kortów tenisowych, nie doda nam boiska do, nie doda nam bieżni lekkoatletycznej, piaskownicy, zostanie dalej to samo, co jest. No moim marzeniem to... Budowa. Budowa. No ja widziałem takie plany tutaj piękne, bo mi by się marzył w Sandomierzu taki duży kompleks sportowy, salon konferencyjny, może z jakimś hotelem, żebyśmy mogli przyciągać. Ja wiem, że jest to duża inwestycja, ale może ja takie za bardzo mam odbiegle marzenia, ale panie rektorze, bo często też mówimy o promocji miasta. Możemy to robić poprzez sport i rekreację. Nie no, najpierw trzeba mieć marzenia, żeby później je realizować, nie? Zobaczymy, co się uda zrobić. No niech się uda to boisko treningowe zrobić. I to będzie piękna sprawa, piękny początek. Trochę Morawa odpocznie. Myślę, że to już będzie jakiś krok do tego. Będzie, bo ja pamiętam, jak przyjeżdżały tutaj zespoły w trzeciej lidze, jak Wisła grała. Co prawda to była jej końcówka, no to na ten stan Murawy narzekali, jak się dowiedzieli, ile osób tutaj trenuje, jak to się wszystko odbywa, no to będzie podziwu, pełni podziwu dla pracowników, którymi pan będzie zarządzał. Dobrze, Sandomierski Park Piszczele. Jak to działa według pana, okej? Okay? No, myślę, że jest to utrzymywanie tylko takie bieżące, a można tam dużo rzeczy więcej zrobić. No, pamiętamy, no ja bardzo nad tym ubolewam, bo może już tak za bardzo wybiegnę, tak pan redaktor, do przodu, ale no pamiętamy, jak kilka lat temu był taki wyciąg zimowy, gdzie dzieci mogły korzystać z niego. No i uczyły się jazdy. Jazdy na nartach, prawda? Dla mnie czego tam wtedy zabrakło, bo też jestem instruktorem narciarstwa i tak przyglądając się temu, co mi zabrakło. No mamy wyciąg, nie mamy śniegu, prawda? Mamy mróz. No wiemy, jak na innych stokach sobie z tym radzą. Są armatki na śnieżaniu. Naśnieżać by pan chciał? Oczywiście. Ten stok? A dlaczego mielibyśmy tego nie wykorzystać? Zrobić ładny teren rekreacyjny, żeby i zarówno być może i patrząc pod promocję miasta, wydłużyć ten nasz okres turystyczny, ale zrobić też coś dla mieszkańców. Dobrze. To może jakiś stok narciarski? Zapamiętajcie państwo, co się tu kroi. Proszę państwa, to są moje plany, moje marzenia. Ja mówię, że jako jednostka, jako Jurek Żyła tego nie zrobię, tylko przy ścisłej współpracy z samorządem. Ja będę pomysłu bardzo dużo podrzucał. Jasne. Świetnie, za chwilę pana tu przepytam z tych pomysłów. Bulwar Piłsudskiego, oj, tam można działać. Można działać. A jak działa według pana? Myślę, że na tą chwilę to, co się tam na tym obiekcie dzieje, a mamy wypożyczalnię i sprzęt pływającego, tak? Są tam możliwości. Myślę, że możemy jeszcze je zwiększyć. Mm-hmm. No, tutaj pozostałe może panu po prostu darujemy. Centrum Rekreacji Portowa 24. Centrum Rekreacji Portowa 24. Czyli Biały Orlik, tak? Sztuczne lodowisko. To jest to i park osiedlowy to razem tam gdzieś jest podpięte. Znaczy dobrze. Biały Orlik to tutaj na dziewiątce, tu przy Żółkiewskiego jest. To może ja się pomyliłem sprawdzając. Tak, a Orlik to jest, bo lodowisko mamy tutaj. Działa, tak? W zimie działa, tak, jak najbardziej. Nawet no, tam zawody organizuje. No właśnie. Jako klub, działacz klubu organizowaliśmy zawody na łyżwach. Mhm. W tym roku również dobrze, były. Dobrze, panie dyrektorze, to teraz plany. Takie rzeczywiste, realne. Pan przychodzi 1 września do pracy, zbiera pan ileś tam dni załogę, rozmawiacie, określacie cele, te strategiczne i te bliższe. Słuchamy. Tak jak pan redaktor powiedział, najpierw muszę się spotkać z pracownikami, zobaczyć, jakie rzeczy możemy robić. Moje plany to przede wszystkim zacieśnić współpracę z klubami działającymi na terenie miasta Sandomierza. No i co ma tu pan na myśli?
Co, żebyśmy na przykład mogli wspólnie organizować jakieś zawody, oni stricte w swojej dziedzinie, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie piłka ręczna, czy siatkówka, wprowadzić może nowe dyscypliny. No jako nauczyciel wychowania fizycznego też ubolewam nad tym, że kilka lat temu jeszcze odbywały się zawody tak zwane miejskie, prawda, gdzie rywalizowały szkoły, szkoły podstawowe z naszego miasta. No dzisiaj mamy zawodników, czy uczestniczą w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim nawet, czy ogólnopolskim, ale brakuje mi tych zawodów miejskich. Ale były tam zawody liceum dwójka, drugie liceum organizowane. A to mówimy o powiatowych, o młodzieży już, no, szkół powiatowych, a ja mówię o stricte dzieciach, prawda? Naprawdę proszę mi powiedzieć, że w szkołach podstawowych te dzieci... Brakuje rybalizacji. Brakuje im tego, brakuje i myślę, że MOSiR, tak jak obserwowałem też inne miasta, mógłby to pospinać, mógłby organizować, bo nie każde dziecko może będzie rywalizować na szczeblu wyższym, ale niech się bawi tutaj, może wprowadzić nawet, no mam pomysł. Świetnie. Wprowadzić rywalizację, może dzieci nagradzać. Będą pływać, jak będzie żyła, rządził. Będą zawody sportowe dla szkół podstawowych, dla dzieci, dla całego miasta. Dalej, oczywiście, panie dyrektorze. Chciałbym wprowadzić, zapoznać nie tylko z dyscyplinami, które już są w naszym mieście, ale wprowadzić jakieś nowe dyscypliny w formie rekreacyjnej. W typowej formie rekreacyjnej, choćby nawet, nie wiem, babington, który jest mało znany. Okay. Choćby nawet szermierka, która jest, wiadomo, ktoś tam prowadzi, ale żeby, wiesz, są takie możliwości. Może kajakarstwo, może wioślarstwo. Mamy takie możliwości, możemy to robić, żeby jak największa, jeżeli mówimy tylko będą chętni... szerokiej rekreacji. Tak. Bez względu na wiek. Bez względu na wiek, tak, żeby każdy spróbował. Mamy nowość, którą Żyła wprowadzi, kartę abonamentową dla MOSiR-u. Korzystamy. Nie, niekoniecznie, po prostu myślę, że taka oferta będzie. Będę chciał przynajmniej wprowadzić. No na pewno będę też potrzebował osoby do współpracy, instruktorów, którzy będą mogli to poprowadzić. Myślę, że bazę lokalową do takiego typu zajęć jak najbardziej mamy. No jeżeli ona się polepszy, zwiększy, będzie proszę pana, super. Świetnie. Dwie kadencje w mieście jako wiceprzewodniczący rady. Ta kasa miejska nie jest aż tak obfita, tak pełna, że będą na to środki. Słucham pana. Skąd? Panie redaktorze, ja już odpowiadam. Dlatego to, co powiedziałem na samym początku. Zacieśnić współpracę z klubami sportowymi. Jest naprawdę... Oni też są biedni, jest naprawdę, jak mysz kościelna. Panie redaktorze, jest bardzo dużo projektów, które można wykorzystać z funduszy zewnętrznych i ja to mówiłem wiele razy, a często jest to w zależności od pozyskanych pieniędzy funduszy jest to 10-20% wkładu własnego. Także myślę, że to nie są jakieś takie pieniądze, gdzie by się nie znalazło. Tym bardziej, że tu chodzi o nasze dzieci, o naszych mieszkańców. To proszę pana, jak to było? To się poprzednikom nie chciało? A to nie pytanie do mnie, panie redaktorze. Do mnie? Nie wiem, czy się chciało, czy się nie chciało. No ja z klubem, którym współpracuję, jakieś środki były pozyskiwane, był kupowany sprzęt. Znajdywaliśmy też, jeżeli trzeba było, żeby jakiś projekt był dofinansowany, to znajdywaliśmy sponsorów. Jasne. I działaliśmy. Proszę pana, macie lokale, tak? Jako MOSiR, ale to pan nie odpowie mi, wycofuje się. Napisałem sobie to pytanie, ale wycofuję się. Nie, proszę, może akurat mi się uda. Zapytam, obiekty muszą się finansować? Czyli... Znaczy, nie oszukujmy się, że musi, na przykład... Trzeba do nich dołożyć. Oczywiście, trzeba do nich dokładać, bo przede wszystkim to, co powiedziałem, no jest uchwała Rady Miasta, że kluby działające na terenie miasta, no mają ulgi, prawda? No bo to robimy dla naszych klubów, dla naszych działaczy, dla naszych. Także tak jak pływalnia kryta nasza, to chyba w całej Polsce nie ma pływalni, która by się sama finansowała. No, pomijając parki wodne, bo to jest typowa rekreacja, rozrywka. To są nastawienie na zarobek. Zresztą nawet dzisiaj, panie redaktorze, rozmawiałem tutaj z jednym panem i tak właśnie rozmawialiśmy o pływalni krytej, między innymi,
i akurat miałem przyjemność właśnie z dzieckiem, byłem ostatnio w Parku Wodnym w Krakowie. I tak rozmawialiśmy o cenie biletu. Mówię, w Sandomierzu, biletów, w Sandomierzu, nasza pływalnia, żeby była dostępność, no to na ostatnio chyba było około 7 do 10 zł bilet kosztował. Za 2 godziny ostatnio, jak byłem z dzieckiem w Parku Wodnym, zapłaciłem o blisko 200 zł. No ale ile atrakcji, proszę pana. No tak, no zjeżdżalnie, no ale to, no, nie, no, ale no, nie, to jest typowo nie, nie, nie rekreacyjne. Nie porównamy. No nie porównamy, nie porównamy tego. Ale koszty, jeżeli chodzi o koszty, prawda? Mówimy o atrakcjach, ale koszty utrzymania, no, myślę, pracowników, że... chemii basenowej, całej infrastruktury, ja energii, myślę, wody. Myślę, że w Sandomierzu potrzebna jest pływalnia, która będzie uczyła pływać. Takie. Pozwoli przyjść dziadkom, emerytom, mówię w swoim wieku, o ludziach w swoim wieku, wszystkim po to, żeby trochę popływać, przepłynąć 4-5 długości basenu, takie. Pomoczyć się w wodzie, poczuć się lepiej, wziąć prysznic i iść do domu. No, nie będę mówił, co tam w domu i ze sobą do domu zabrać. Dobrze, panie dyrektorze, plany ambitne, ale myślę, że chyba do zrealizowania. Jak się ma trochę chęci, trochę pomysłów, no i ludzie będą panu potrzebni. Oczywiście. To jest to, co pan redaktor powiedział. Samemu nie zrobi nic. To musi być ścisła współpraca, tak jak powiedziałem, z panem burmistrzem, z samorządem całym, z Radą Miasta, z pracownikami MOSiR-u, no i z ludźmi chętnymi, prawda? Mówiliśmy o tych pana dodatkowych umiejętnościach, uprawnieniach. Proszę pana, nie trzeba wyjeżdżać z Sandomierza, aby zrobić patent sternika. Pan to gwarantuje. Gwarantuje, nie trzeba. Tak? Mamy jak to zrobić, obiekt, Wisłę, zgłosić się na szkolenie, i wyuczyć, czy jeżeli można się szkolić gdziekolwiek, jeżeli jest tylko egzamin w Sandomierzu, czy gdziekolwiek to można iść, podejść do egzaminu, zdawać. Do egzaminatora nazwisku je nasze żyła. Wszystkie informacje są na stronie Polskiego Związku Motorowodnego Narciarstwa Wodnego, gdzie jaki egzamin się... Są ośrodki, które szkolą, które egzaminują. Ja akurat działam przy Polskim Związku Motorowodnym, który jest organem... Co pan ma w garażu, jeśli chodzi o ten garaż wodny, nie pytam o samochody. Nie to... A nie? No proszę pana, jak kiedyś rozmawiałem z kapłanem, który jest panem motocykli, nie? I pytam go, co tam u księdza w garażu? A tak skromnie, to wymieni mi 4 motocykle, nie powiem jakiej wartości. Nie, no to wiadomo, że jeżeli się zajmuje motorowodniactwem, no, i szkoleniem... No oczywiście, tak, to by mówiliśmy na początku. To jest moja po części praca, ale też i satysfakcja z tego, co robię. No, mam łódź motorową, galię. Jedną? Dwie. Ale nie, to jest też niezbędne, bo przy większej ilości kandydatów, no to jest niezbędne, żeby były dwie łodzie motorowe i szkolimy się. Jak jest zapotrzebowanie, szkolimy się, pływamy. Zawsze mnie to nurtowało. Nie wiem, jakie jest pana zdanie, bo pan tego nie robił. Wieczór francuski bez miłości ani róż, 10 sierpnia w parku osiedlowym przy ulicy Baczyńskiego w Sandomierzu. Organizatorem jest też MOSiR. Kultura. Kultura. Działka taka. Panie redaktorze, no MOSiR, bo chyba też administruje tym obiektem, to może ze względu na takie rzeczy, ale jak najbardziej, no... Myślę, że to przy dobrej współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury. No mamy Sandomierskie Centrum Kultury, które tą kulturą się... No ale to nie tylko. Chyba nie powinniśmy... szeroki wachlarz. Może nie powinniśmy sobie wchodzić w kompetencje. Jak najbardziej współpracować, bo pan o tym powiedział. Nie wyobrażam sobie inaczej, prawda? Wiadomo, że zasoby MOSiR-u czy zasoby STK-u, jak najbardziej te dwie jednostki powinny ze sobą współpracować. No a tutaj to trzeba się... Wspierać i pomagać. Bo to wszystko robimy dla mieszkańców i dla Sandomierza. Oczywiście. Proszę pana, na koniec zapraszamy, nie? Na koniec naszej rozmowy, tej części rozmowy, zapraszamy na strefę Kibica. Panie Jerzy. Jak najbardziej. Lubi pan siatkówkę? Lubię siatkówkę. Jutro strefa Kibica, godzina 13. Myślę, że bardzo strzelony pomysł tutaj. I no, my nie będziemy będzie tego pan? Zagrzebywać, oczywiście.
No pan na wakacje może pan przyjść. Myślę, że dużo osób będzie. To wolne. Jutro wolne, to myślę, że dużo osób będzie. Tak. Zresztą bardzo fajny pomysł ze strefą kibica i no nie siedzimy w domach, nie zamykamy się, wychodzimy do ludzi, nie wychodzimy, wychodzimy do ludzi, spotykamy się, rozmawiamy, jak dawniej. To wróćmy do tej drugiej profesji. To prawda, krótko jest pan radnym Rady Powiatu, nie lubię takiego określenia radny powiatowy, radnym Rady Powiatu. Jest jakaś różnica, panie Jerzy, pomiędzy Radą Miejską a Radą Powiatu, jeśli chodzi o funkcjonowanie? No teraz to tak jeszcze trudno mi ocenić, bo zbyt krótka jest kadencja Rady Powiatu. Na pewno są inne problemy. Na pewno no jest troszeczkę może inaczej. No tutaj jest samorząd miejski, gdzie obejmuje no, miasto. Tam już są problemy gminne. Znaczy tam oprócz tego, że no wiadomo, miasto że są gminy, no, tak? Bliska ciału koszula, wiadomo, że zawsze o Sandomierzu będę myślał, ale, ale tam już są, powstają też problemy i powiatowe, czyli tak jak pan redaktor już powiedział, radny Rady Powiatu musi myśleć też o całym powiecie. Dokładnie. Radny Rady Miasta o mieście. Najlepiej było, jakby myślał. Panie Jerzy, ja to pytanie powinienem zadać na początku, jak go miałem, gdzieś mi tam się uciekło. W przestrzeni publicznej funkcjonowała taka rzecz, że Jerzy Żyła to będzie, proszę pana, zastępcą burmistrza Sandomierza. Jak to? Nie chciał pan? Czy niedźwiedź pana nie panie chciał? Redaktorze, to nie było w ogóle rozmowy na ten temat. Ja w pewnym momencie to już sam nie wiedziałem, kim będę. Bo patrząc na to, co ludzie mówią, tak? Ja się, to powiem szczerze, był taki moment, że ja się czasami głupio czułem już na ulicy, jak spotykałem się z mieszkańcami. Mówię do niego, bo zaraz po wyborach, no to ktoś mi gratulował, że zdobyłem tyle głosów, że zdobyłem mandat radnego. Ale jak się to przeciągało, to już później tak nie wiedziałem, czego mi też gratulują, prawda? Bo no różnie było już tutaj już burmistrzem, a sam już nie wiem, kim miałem być, także nie, ja mówię, nie, no, że... To ludzie mówili, no nie, pan chyba wiedział, kim pan chce być. Nie, no to... No to startowałem chyba do Rady Powiatu, chciałem być radnym powiatu, no, prawda? Żeby móc być burmistrzem, wiceburmistrzem. No chyba nie można tego łączyć. Znaczy, no nie można tego łączyć, ale no... No ale ładnie by to brzmiało. Jerzy Żyła, wiceburmistrz. Nie mam takiego... Nie mam takiego... Następna kadencja? Rozumiem. Nie. Wybudujemy się na Mosirze. Mieszkańcy wybrali burmistrza, prawda? Burmistrz dobiera sobie pracowników. Nie ukrywam, że bardzo dobrze mi się współpracuje z burmistrzem Niedźwiedziem. Zresztą ja jestem osobą, która ze wszystkimi dobrze współpracuje, ale z burmistrzem Niedźwiedziem bardzo dobrze mi się układa współpraca. Dużo też żeśmy rozmawiali, planowali. No i mam nadzieję, że przy nowej funkcji myślę, że burmistrz też będzie dla mnie przychylny. Miasto Sandomierz nie może nie współpracować z powiatem. Nie, no to jak najbardziej, panie rektorze, ja, te osoby, co mnie znają, wiedzą, że ja będę współpracował ze wszystkimi. Wszystkie. Dla mnie, czy powiat, czy miasto, bez żadnych podziałów politycznych. Dokładnie. Chcę współpracować. No ale jest pan członkiem PSL. Jestem, jak najbardziej. Ale nie przeszkadza mi współpracować z żadnymi innymi czyli członkami. Bez względu na barwy. Bez względu na barwy. Myślę, że jakieś tam uprzedzenia. Nie dobro. Będę, panie redaktorze, podawał przykładów, ale myślę, że osoby, które... No szkoda, bo przecież ona, wie pan, jakby oglądalność poszła w górę. Nie, myślę, że już nie jedna osoba... Spowiedź Jerzego Żyły. Nie, myślę, że już nie jedna osoba, która przynależy do całkiem innej partii, poznała mnie z tej strony, że jestem jak najbardziej do współpracy. Każdy ma swoje upodobania, każdy ma... I mi to nie przeszkadza. Dobrze. Nie, no tak też deklarowałem. Działajmy razem, wspierajmy się i żyjmy, prawda? Niedźwiedź, nie? Mówiąc, że od momentu, kiedy zostaje burmistrzem, interesy partyjne schodzą na drugi plan. Miasto jest najważniejsze. Także tak to musi być i w pana przypadku. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Chyba znając pana, to tak będzie. Jerzy Żyła, pod którego kierownictwem od 1 września Mosir nabierze nowego blasku, powiem tak kolokwialnie, był naszym gościem. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Życzymy, panie Jerzy, spełnienia
tych planów wszystkich dla dobra mieszkańców. A to był program Infotemat. Do zobaczenia, Nierzy Strzyż. Kłaniam się Państwu.